I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się w fatimskim sanktuarium, aby w szczególny sposób przez stawienictwo Matki Bożej Pani Fatimskiej powierzyć dzisiaj Bogu u zarania dnia nasze intencje, z którymi przychodzimy. Chcemy złożyć dar naszej modlitwy, dar ofiary, dar cierpienia, prosząc przez jej stawienictwo, aby Bóg dotknął naszych serc, wysłuchał to, co jest zgodne z Jego wolą, i pobłogosławił nam wszystkim. Zgromadzeni kapłani ofiarują tę mszę świętą według intencji sobie powierzonych. Wzbudźmy także te intencje, które dzisiaj przynosimy tutaj i złóżmy je Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem nowe,
ujrzałem wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi i będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto słowo Boże. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Twoja ufność nie zatrze się aż na wieki, w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech Bóg to sprawi, abyś była wywyższona na wieki. Tyś wielką chlubą Kościoła Świętego. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiona jesteś, Panno Maryjo, która uwierzyłaś, że spełnią się słowa powiedziane Tobie od Pana. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Czcigodni bracia kapłani, osoby życia konsekrowanego, drodzy pielgrzymi, którzy stajecie razem z nami dzisiaj tu w miejscu objawień Matki Bożej. Przychodzimy dzisiaj z sercami przepełnionymi łaską wiary.
sercami, które sprawiają, że chcemy, tak jak Maryja, jak Jan, stanąć pod krzyżem i powiedzieć zwyczajnie prosto: Jezu, ufam Tobie. Jezu, kocham Ciebie. Jezu, ofiaruję Tobie wszystko to, kim jestem i co posiadam, co noszę w swoim sercu, w swojej codzienności, wiedząc, że tylko człowiekiem jestem, dotkniętym różnego rodzaju sytuacjami życiowymi. Ale stajemy w nadziei, bo jest z nami Matka. Z tej nadziei, która zawieść nie może, która sprawia, że każdego dnia, gdy wstajemy, mówimy: Boże, przyjmij ten dzień. Matko Boża, prowadź. Aniele Boże, stróżu, czuwaj nad nami. Wydawałoby się, że to takie proste i zwyczajne. A gdy rozpoczyna się bieg naszej codzienności, widzimy, ile na nim zakrętów życia, ile różnego rodzaju sytuacji, których czasem trudno nam ogarnąć. A jednak w sercu staje ufność. I człowiek staje się silniejszy, mocniejszy. Dzisiaj nasze pielgrzymowanie w Fatimie rozpoczynamy od najpiękniejszej modlitwy dziękczynienia, ofiary, od Eucharystii. Bo chcemy, aby Bóg był obecny w naszym sercu i aby On nam błogosławił, nas prowadził. Nie ma chyba piękniejszej tajemnicy doświadczenia obecności Boga, jak właśnie wtedy, gdy nosimy Go w naszym sercu, gdy potrafimy powiedzieć: Ty jesteś na pierwszym miejscu w moim życiu. Potem, gdy oddam się Tobie do końca, Ty wiesz, dokąd mnie poprowadzić, co ze mną uczynić, jak sprawić, aby moje życie było godne Twojej miłości i łaski. Stajemy w miejscu, w którym Matka Boża w szczególny sposób dotyka także naszych serc i prosi nas wszystkich o to, abyśmy byli ludźmi modlitwy. By ten różaniec, który tak często trzymamy w naszych dłoniach, był nie tylko trzymany, ale nade wszystko był znakiem tego, że ja jestem człowiekiem modlitwy i w swojej modlitwie ogarniam to wszystko, co Pan Bóg daje mi jako zadanie, by czynić swoją obecnością, darem serca i zaufania, którym mnie Bóg obdarzył. Stajemy z różnego rodzaju naszymi sytuacjami życiowymi, które wymagają czasem głębokiej refleksji i prośba o pokutę i umartwienie. Prośba, która przede wszystkim ma dotykać naszych serc, bo jeśli my się zmienimy, jeśli zaczniemy od siebie, to będziemy zarażać innych tym doświadczeniem naszej pokory, naszej miłości, naszego wyjścia do drugiego człowieka. Ale nie dlatego, że chcemy być tylko i wyłącznie mili, ale dlatego, że Bóg nas prowadzi. I wreszcie prośba o pokój. A więc to doświadczenie, które jest, myślę, że bardzo bliskie każdemu z nas. Dzisiaj, gdybyśmy czytali Ewangelię dnia, usłyszelibyśmy o burzy na jeziorze i słowa Jezusa: milcz, ucisz się. I nastał pokój, spokój, cisza. A my też wiemy, że w ciszy serca
w pokoju rodzą się wielkie rzeczy. Maryja wzywa nas tutaj do tego właśnie, abyśmy przez takie działania uczestniczyli w wielkich rzeczach. A wielkie rzeczy to troska o człowieka, troska o świat, troska o pokój, który przecież teraz jest tak zagrożony. I nie tylko ten pokój fizyczny, ale także pokój naszego serca, gdy często drwi się z ludzi wierzących, gdy chce się sprowadzić wiarę tylko i wyłącznie do tego, aby była naszą prywatną sprawą, gdzie chce się ograniczyć ludzi z możliwości katechezy. Wszystko po to, by zły panował. A tu w orędziu z Fatimy mamy prośbę o pokój, o modlitwę, o umartwienie. Wszystko po to, by Chrystus królował w naszych sercach. I abyśmy przedstawiennictwo Maryi mogli być jeszcze bardziej uczniami Matki, ale nade wszystko tymi, którzy idą za Jezusem. Amen. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga naszego Ojca, który dał nam Maryję, matkę swego Syna, za naszą matkę. Za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy, pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzania Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją umieli z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą, doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Za wszystkich cierpiących, aby zjednoczeni z Maryją, pocieszycielką strapionych, odnaleźli w braterskiej miłości i kontemplacji Chrystusowego Krzyża siłę w drodze ku życiu wiecznemu. Ciebie prosimy. Módlmy się w tych wszystkich intencjach, w których modlą się kapłani oraz w tych intencjach, które przynosimy tutaj do Najświętszej Matki. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tu zgromadzonych i za nasze rodziny, aby za wstawiennictwem Maryi poszukujący Chrystusa odnaleźli Go, grzesznicy nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z entuzjazmem głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Boże, nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu za przyczyną Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Była cicha i piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie,
światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci, trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z Duchem Twoim. Górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku dzień pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią
naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Uwielbiajmy tajemnicę wiary. Panie, Ty nas wybawiłeś przez krzyż i zmartwychwstanie swoje. Ty jesteś Zbawicielem świata. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Jose oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieku. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Duchem całym jedynego, bo w Nim samym odnajduję wszystką radość życia mego. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Sprawił we mnie wielkie dzieła, w swej dobroci niepojętej. On wszechmocny, On najwyższy, On sam jeden, zawsze święty. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem, chwalmy Go na wieki. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba na swą sługę uniżoną, by mnie odtąd wszyscy ludzie mogli zwać błogosławioną.
Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. On, który przez pokolenia pozostaje miłosierny wobec tego, kto Mu służy i chce zostać Jemu wierny. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Chrystus Pan karmi nas swoim świętym ciałem. Chwalmy Go na wieki. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam wiarę. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam miłość. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie, za to, że dałeś nam siebie. Dzięki, o Panie, składamy dzięki, o Wszechmogący nasz Królu w niebie. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Doświadczyliśmy obecności Boga podczas tej Eucharystii, przedstawienictwo Jego Matki. I chcemy ten dar obecności zabrać w naszą codzienność. Idźmy więc dzisiaj na trasy naszego pielgrzymowania z ufnym sercem, przepełnionym miłością, wiedząc, że Bóg nas prowadzi. Prosząc jednocześnie, abyśmy zawsze byli otuleni płaszczem macierzyńskiej miłości Maryi. Złóżmy teraz pod jej opiekę wszystko to, co nosimy w naszych sercach. I razem wołajmy: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze błogosławić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Święci Franciszku i Hiacynto,
Niech umocnieniem dla nas będzie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.